Przed naszymi kamerami Łukasz Półtorak, rocznik 2002, Olimpik Gdańsk. Witam cię, Łukasz. Dzień dobry. Prawy obrońca, ewentualnie prawy pomocnik. Takie są te twoje pozycje na boisku. Powiedz mi, Olimpik Gdańsk, czwarta pozycja w tabeli ze stratą punktu do wicelidera, do Gdańsk Gdańsk. Jakie jest twoje zdanie na temat rundy jesiennej tego sezonu 2015-16? Dla mnie spisała się drużyna bardzo dobrze, jeśli chodzi o grę. Na pewno mogliśmy więcej wyciągnąć z meczu z Wicherem Wierzchucino i z meczu z Polonią. Aczkolwiek takie, na przykład wygrana, co prawda walkowerem, ale wygrana z Gdańskiem, mecz naprawdę był stał na wysokim poziomie. I dla mnie czwarte miejsce w tej tabeli to jest bardzo dobry wynik, aczkolwiek liczę, że w następnej rundzie wiosennej poprawimy się i damy radę wskoczyć na pozycję wicelidera. Powiedz mi, trener korzystał z twoich usług we wszystkich meczach, tak. Wychodziłeś zawsze w pierwszej jedenastce, kilka razy zszedłeś przed czasem. Podejrzewam, że tak z tego co pamiętam, około 10 razy wychodziłeś na prawej obronie i chyba 2 czy 3 przypadki były, że wyszedłeś na prawej pomocy. Razy chyba na prawej. Która jest pozycja dla ciebie na dzień dzisiejszy taka bardziej komfortowa? Dla mnie komfortowo bardziej pozycja jest prawy pomocnik, bo po prostu czuję się lepiej. Jakoś nie czuję jakby zbytniej dużej pewności na prawej obronie. Jestem tak jakby... Nie zawsze jestem pewny w swoich decyzjach obronnych i dlatego wolę pomagać drużynie w akcjach ofensywnych, z czego grając na prawej obronie i tak więcej użytku dawałem drużynie w ofensywie niż w defensywie, co potwierdza, że po moich dwóch błędach dosyć głupich straciliśmy dwie bramki. Dla mnie pewniej i zdecydowanie lepszą komfortową pozycją jest dla mnie prawy pomocnik. Jest coś w tym, co mówisz, bo jak cię obserwowałem w każdym z tych meczów, to właśnie twoim takim mankamentem, nad którym musisz mocno pracować, to ci tak mówię od serca uczciwie, z doświadczenia, że jako prawy obrońca musisz poprawić grę w obronie, w sensie ustawienia, żeby się pilnować tak zwanego ustawienia czterech w linii, plus musisz bardziej współpracować ze środkowym obrońcą i prawym pomocnikiem. Tego ci troszeczkę brakowało, stąd te właśnie słabsze takie występy na tej pozycji, ale z grą do przodu było całkiem przyzwoicie, było kilka asyst, 3-4 asysty na pewno, może ciut więcej. Powiedz mi, Olimpik Gdańsk, to jest klub, w którym jesteś od samego początku, czy byłeś gdzieś wcześniej? Jestem od samego początku. Którego roku? To był bodajże, jestem od samego początku powstania rocznika, 2002. Pamiętasz jaki to był rok? Bodajże 2010 albo 11, już nie pamiętam dokładnie. Znaczy, około jesteś tutaj 4-5 lat. Mhm. Już nie pamiętam, czy to był chyba 2011, ale nie jestem pewny. Mhm, A skąd ten pomysł, że to akurat Olimpik Gdańsk? No ogólnie zaczęło się od tego, że miałem zostać tak naprawdę piłkarzem ręcznym, bo w szkole mieliśmy klasy o profilu piłki ręcznej, ale Adam Pilch, syn trenera, pewnego dnia rozdał takie ulotki, takie ogłoszenia, że któregoś marca, nie pamiętam dokładnie, ale któregoś marca odbędzie się pierwszy trening Olimpiku Gdańsk dla roczników 2002-2003 i stwierdziłem, że spróbuję. Bardzo mi się spodobało i dlatego stwierdziłem, że będę kontynuował swoją karierę sportową pod tym względem, pod względem piłki nożnej. Ciekawa historia, co powiedziałeś, tego akurat nie wiedziałem. Teraz się dowiedziałem, wszyscy się żeśmy dowiedzieli, co mówisz. Dobrze, ciekawie. Powiedz mi, takie marzenia sportowe, takie na przyszłość, jakieś masz? No, wystąpić w polskiej reprezentacji, to jest główny cel mój. Czyli już tak poszedłeś po całości, na maksa. No dobrze, no, trzeba być ambitnym. Powiedz mi, taka docelowa pozycja dla ciebie, jak myślisz w przyszłości? Chciałbyś być tym prawym obrońcą, czy prawym pomocnikiem? Czy jednak gdzie zupełnie gdzieś indziej byś się widział? Nie, docelowa pozycja to dla mnie boczny pomocnik jest. Zdecydowanie nie mówię, że nie jestem zadowolony, jak mnie trener nie wystawia na prawej pomocy, bo zawsze daję z siebie 100%, ale jak już mówiłem, bardziej komfortowo czuję się na boku pomocy, dla mnie to by była lepsza pozycja. A nad czym będziesz pracował w tym 2016 roku na rundę rewanżową wiosenną? Co najbardziej? Myślę, że nad szybszą, bardziej kombinacyjną i szybszą grą, bo często jest tak, że przyjmę piłkę i dopiero się zastanawiam, gdzie podać, to muszę po prostu zdecydowanie poprawić szybką grę. Nawet trener wspomina, że to jest moim główną wadą piłkarską, że za długo czasem myślę, gdzie podać i kiedy już mam pomysł, to albo jest piłka jest zablokowana, podanie jest przecięte, albo piłka zostaje mi zabrana. A powiedz mi, ulubiony twój piłkarz? Isco Alarcón z Realu Madryt. A jakiś prawy obrońca?
prawo obrońca. No, z wcześniejszych lat Dani Alves i Łukasz Piszczek. A klub ulubiony? Real Madryt. Real Madryt. A powiedz mi, jak tutaj współpraca z trenerami Olimpiku Gdańsk? Twoja, no. Dogadujesz się? Wszystko w porządku? Czy? Według mnie się bardzo dobrze dogaduję z trenerami. Nie ma, nie było, nie przypominam sobie, żeby była jakaś kłótnia albo jakieś, nie wiem, spięcie między mną a trenerem. Czyli da się z nimi, z tymi trenerami żyć, tak? Zdecydowanie. No to dobrze, a powiedz mi jeszcze kwestia rodziców. Jakie oni odgrywają, jaką odgrywają rolę w twoim życiu sportowym, takim czysto piłkarskim w Olimpiku? Bardzo dużo, to oni często dają mi ambicje, że kiedyś miałem taki, przeżywałem krótki okres, że nie chciało mi się chodzić na treningi. Ale to wtedy wielką rolę odegrali rodzice, bo to oni cały czas mnie nakręcali, dawali mi siłę, żebym chodził na te treningi i dalej się szkolił. To jest przede wszystkim to główne, co zawdzięczam rodzicom do tej pory. A także tata stara się przyjeżdżać na każde mecze, kiedy tylko może. Bardzo angażuje się ogólnie w moje granie w Olimpiku. Mama jest w zarządzie, więc to też potwierdza, że jest związana z tym klubem. No, według mnie to bardzo duża rola. Powiem ci, Łukasz, na koniec moje prywatne zdanie, obserwując te twoje wszystkie występy. Uważam, że są w tobie jeszcze duże rezerwy, że to nie jest to jeszcze, co byśmy oczekiwali tutaj z trenerem, jeżeli chodzi o twoją osobę. Uważam, że jeszcze możesz dużo dać więcej. Z tym, że jesteś ambitnym chłopakiem, pracujesz. Solidna marka z siebie. Jesteś zawsze tutaj na dzień dzisiejszy na swoich pozycjach pierwszym wyborem trenera, oby tak zostało już na rundę wiosenną. Ale uważam, że przepracujesz zimę, obóz, wyeliminujesz mankamenty, poprawisz co nieco i będzie dużo lepiej, bo uważam, że stać się jeszcze na dużo więcej i że będziesz taką wiodącą postacią tego zespołu. Tego ci życzę i dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.